Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Ten samochód wzbudza bardzo dużo emocji i człowiek, którego zobaczycie dzisiaj w materiale, uprzedzam, zgodził się na nagrywanie i na udostępnienie tego materiału mimo wszystko. I to nie jest tak, że chcemy go wyśmiać, tylko pokazać. I on sam, pan Arek, chciał, żebyście wy zobaczyli, jakie emocje wzbudza ten samochód i jakie reakcje wywołuje wśród pasażerów. To jest nieziemskie, a najlepsze jest to, że ten samochód możecie wygrać w akcji. Został ostatni dzień, bo oglądacie ten materiał w piątek, a w sobotę o 16, 1 lipca jest losowanie. I nie bądźcie jak ten samolot, nie przelatujcie obojętnie koło tego, weźcie udział w akcji. To auto może być waszym przyszłym samochodem. Jeden z was wygra tą furę już 1 lipca, w sobotę, jutro. Oglądajcie live'a od 16, program High Five na YouTubie. A teraz zobaczcie, jak wyglądała reakcja jednego z klientów na Uberze na ten samochód. Matko święta. Co się dzieje? Szczęście, to jest po prostu coś nie... Chodzi o samochód? Tak. Jesteś fanem po prostu amerykańskich tak. Challengerów. Sam, jakie to daje... Jezu, ciężko mówić. Jak masz na imię, przepraszam? Arkadiusz, Arek. Robert. Bardzo mi miło. Mi jest bardziej miło. Jesteś gotowy? Tak. Słodki Jezus Maria, Panie! Dostajemy tablicę. To jest taka wypadka. Jesteś po prostu niesamowity, że ile ty dajesz radości ludziom, to jest... To naprawdę zasługujesz na... Myślałem, że Monster Truck to jest to są wrażenia z jazdy i emocje. A tutaj nawet kurde za kółkiem nie siedzę i po prostu się cały trzęsę. Nie wiem co powiedzieć, bo... Masz samochód jakiś? Mam. Chevrolet Epica. Dla ciebie zawieszka zapachowa. Nie, kurwa, na zawał zejdę. O, no, widzę. A często zamawiam teraz? Nie, rzadko. Spokojnie, Arek. Spokojnie. Kurde, nie wiem, głupie, idiotyczne. Kto w... Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile osób zaraziłem pasją do Challengerów albo w ogóle do motoryzacji, siedząc w tym samochodzie. Nie wiem, czy to jest normalne, ale mam ten całą połowę ciała teraz. Nie wiem, czy to jest kurwa paraliż, czy co. Spokojnie, bo zaraz będziemy musieli pojechać do szpitala. Słuchaj, to co dzisiaj odwalamy, to co, jest... nie mam kurwa czucia w ręce. Poważnie? O, przechodzi na drugą trend drewnianą, super. Może odsuniesz sobie fotel? Możesz sobie odsunąć tam z prawej strony masz taki drink, to możesz oparcie do tyłu. Wiem. O tu. O, jak może, to możliwe, teraz że lepiej. Samochody ma się zdrętwiałe kuwa dwie ręce. Ja po Challengerze wszystkiego się mogę spodziewać. Naprawdę. No, te auta mają duszę. Uważam, że ten samochód, patrzysz na niego i widzisz kuźwa. Tak, to jest kurde typowy amerykański wóz. To jest po prostu... Generalnie wszystko w porządku, po prostu emocje, tak? Nie wiem. Mam taki ścisk w łąsku, taki ścisk w brzuchu, taki ścisk w rękach, w gardle, że... Nie czuję rąk, nie czuję nóg. Nie, bo to już nie jest... Nie ma żartów, nie? To już jest... Ale... I wiesz, i... Nawet jak sobie nigdy takiego nie sprawia, to jest po prostu... Wspomniałem, kurwa, do groby. Ale nie, to za daleko zaszło, po prostu
Ja też bardzo emocjonalnie przeżyłem ten przejazd, a jakby on się źle skończył, to nie chcieliśmy. To jest kurwa tylko... Kurwa, to jest kawałek blachy do cholery jasnej. Kurwa, jak człowiek nie ma bladego pojęcia, to przecież to... W tym momencie jest już trochę lepiej. Pogadaliśmy kilka minut, zgasiliśmy furę i... Ludzie, tego się nie da oddać na filmie, po prostu... To no. Trzeba przeżyć, trzeba po prostu zobaczyć, bo nie za kółkiem, jak pasażer, to jest po prostu coś... Ja naprawdę się przestraszyłem, teraz już widzę, że jest w porządku, że już dochodzimy do siebie, ale ty masz jakieś problemy z sercem, z nadciśnieniem, z czymkolwiek? Nie. Ale na 100%? No skąd? Ja myślałem, że kurwa, fajnie będzie w połowie, co przeklinam sobie, kurwa, będzie luzik, arbuzik, a tu kurwa... Straciłem czucie do nosa włącznie. Raz miałem dosłownie paraliż z połowy ciała, jak mi chłop kurwa w szkole karczychowalną z klasy, to ja tak wychodziłem. I drugi... Nie wiem, jak on to zrobił. I drugi raz, jak Buczo Challengerem przeniósł Arka. No, jak jechałem łodzi Monsterem, to się nawet Monster Truck na samochodzie, bo wtedy była dobra pogoda, było muszę zmasakrować. Dobra, to... Arek, mówisz o tym Monster Trucku trzeci raz. Mam dla ciebie niespodziankę jeszcze jedną. Ja też mam Monster Trucka. Co tym, co? Tak, z takim silnikiem, V8. To jest Dodge Ram, porobiony na prawie 2,5 metra. Jeszcze nikt go nie widział, niedługo będzie materiał na YouTube. Na jakiej bazie? 1500 czy większy? Tak, kupiłem go półtora roku temu, niedługo będzie pokazywany. I jesteś pierwszą osobą, która się przejedzie na fotelu. Nie. Obiecuję ci to w tym momencie. Tylko jeżeli zajdziesz na zawał, to cię zabiję. Ja na początku myślałem, że to sobie jaja robisz, że po prostu jesteś fanem Challengerów albo mojego programu. Potem widzę, że naprawdę jest grubo. Ale co za spotkanie w ogóle. Niesamowite, dwóch chłopów stoi już 20 minut, słuchajcie, na parkingu. Kurwa, jeden płacze, bo się za samochodzikiem przejechał. Jeszcze, słuchajcie, nie dojechaliśmy do celu. Oj. Ale już lepiej jest? Tak, lepiej. Na początku szczerze ci powiem... Zatrzymać się? Przepraszam cię bardzo. Nie ma problemu. Jest po prostu... Nie wierzę. Wyjdę z tobą. Ale spokojnie, nie w środku. Sami widzicie. Wszystko było bardzo spontaniczne i nie zostało nagrane najlepiej, ale może to i dobrze. Nie chciałbym na pewno pokazywać momentu, że tak powiem. Bardzo nietypowa akcja. Pierwszy raz wyczułam tak, że ktoś zwymiotował po moim przejeździe i mimo wszystko cieszył się z tego i dał mi 5 gwiazdek. Pamiętajcie, ostatnia szansa, żeby wygrać ten samochód. Sobota, godzina 16, zaczynamy losować. Transmisja na żywo na YouTubie, program High Five od 16 już jutro, w sobotę. Oglądajcie, bo jeden z was, być może to będziesz ty, wygra ten samochód. www.wygrajv8.pl. Do następnego.